zdawali sobie sytuacji z zagrożenia. Jak rozmawiałem z Mariuszem, to wielokrotnie mówił, słuchaj, już mi powietrza brakowało, już się zastanawiałem, czy ja zdążę, czy wyjdę, ale zaplanowałem, że będę miał 20, 30, 40% marginesu, gdyby cokolwiek, żeby sobie drogi nie zamykać, żeby te drzwi mi się nie przymknęły. Mariusz Deptuła i Piotr Olejniczak, ratownicy medyczni z Kartuskiego Ambulatorium. Starszy pan, dziadziuś, trójki dzieci, prowadząc samochód, zjechał do wody, do jeziora. Gdy jeszcze był na miarę płytkiej wodzie, dziadkowi udało się opuścić samochód z dwójką młodszych dzieci, kilkoletnich, 5-7 dzieci, a bodajże tam 11 czy 12 latek został niestety w samochodzie. Samochód sunął się na głębszą wodę i już go nie było widać. To dziecko zostało w środku. Szybko zajechał tam zespół ratownictwa medycznego, był właśnie Mariusz z Piotrem. Zorientowawszy się błyskawicznie w sytuacji, że jeszcze jedno dziecko starsze znajduje się właściwie bez chwili wahania, rzucili się pod powierzchnię wody i po chwili wyciągnęli we dwójkę tego nastolatka. Czas, w którym został ten chłopczyk wyciągnięty, było to więcej niż profesjonalne działanie, które zasługuje na najwyższy po prostu szacunek i podziękowanie. Mimo że w efekcie końcowym stało się tak, jak stało, dziecko po tam kilkunastu dniach szpitala nie przeżyło tych powikłań, które nabyło w czasie, że tak powiem, całego tego zdarzenia, ale dołożyli ze swojej strony więcej niż 100%. Oni zrobili absolutnie wszystko ze swojej strony, wkalkulowując oczywiście ten element ryzyka, a w takich sytuacjach, szczególnie trudnych, gdzie nawet nie ma za bardzo czasu na komunikowanie się słowne, oni po swoich gestach spojrzą na siebie i wiedzą, co jeden od drugiego chce. Dlatego też sobie ufają. Dlatego było im łatwiej i łatwiej im przyszła ta decyzja. Obaj służą też w 44. Bazie Lotnictwa Morskiego w Siemirowicach pod Lęborkiem. Bosman mat Piotr Olejniczak jest dowódcą zastępu Wojskowej Straży Pożarnej. Posiada też uprawnienia płetwonurka. Starszy marynarz Mariusz Deptuła ma uprawnienia ratownika wodnego ochotniczego pogotowia ratunkowego. Poszli na etaty do wojska, bo pojawiła się taka możliwość, ale nie zrezygnowali z tego zawodu ratownika i dalej w każdej chwili wolnej biorą sobie dyżury. Zamierzają w dalszym ciągu opierać tę swoją pracę w wojsku o właśnie zawód ratownika medycznego.